Witam serdecznie, Szczęść Boże. Czy istnieje takie dobro, którego Bóg nie będzie chciał, ponieważ jest niezgodne z Jego wolą? Dobrze zrozummy to pytanie. Postaram się jeszcze inaczej je sformułować. Czy dobry Bóg może nie chcieć dobra? Przecież jest dobry, więc powinno być w Jego interesie błogosławienie wszelkiemu dobru. Na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Najpierw zajrzyjmy do Słowa Bożego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Czy to było dobre, czy było niedobre? Czytamy dalej. Ktoś rzekł do niego: Oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę mojego ojca, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Musimy zrozumieć tę Ewangelię, żebyśmy nie oskarżyli Maryi, matki Jezusa, o złą wolę. No, bo niektórym się może wydawać, że Maria nie wypełniła woli Bożej w pełni. Gdyby tego nie zrobiła, to nie byłaby pełni łaski, a przecież jest pełna łaski, bo tak Anioł, wysłannik Boży, powiedział o niej: jesteś pełna łaski, czyli nie straciłaś łaski u Boga i masz ją, jesteś pełna łaski, jesteś dziewicą. I teraz. Czy to, co Maryja chciała zrobić, było dobre? Dlaczego Maryja wybrała się do, Pan, do pana Jezusa z jego braćmi i o czym chcieli rozmawiać? Pan Jezus doskonale wiedział, o czym chcieli rozmawiać, i my też możemy się dowiedzieć, ale z innej Ewangelii. Kiedy posłuszano, że Jezus jest bardzo przepracowany, że tak powiem, ponieważ bardzo dużo ludzi przychodziło do niego po pomoc. On nawet nie miał czasu na posiłek. I ludzie zaczęli o nim dziwnie mówić. I doszło to do Maryi i jego braci. Więc oni wybrali się po to, żeby go powstrzymać. I teraz już wiemy, o co chodziło, o, o, co, o czym chciała Maryja rozmawiać, i, i bracia Pana Jezusa z Panem Jezusem. Chcieli go od jego misji. Odciągnąć, ponieważ nie rozumieli tego, co on robi. Maria nie wszystko rozumiała od razu, ale ufała Jezusowi i była mu posłuszna. Wiemy też o tym, że po tym wydarzeniu Maria też stała się uczniem pana Jezusa, poszła za nim. Więc wracamy do tego tematu: czy istnieje takie dobro, którego Bóg może nie chcieć? Tak, istnieje i to dużo takiego dobra istnieje, takiego pseudo dobra. Nam się coś wydaje, że coś jest dobre i to robimy, nie pytając się o wolę Boga. Później nam się to rozsypuje, to co robiliśmy, rozwala nam się, no i oczywiście pretensje do, do innych, nie do siebie, no bo rzadko mamy pretensje do siebie, a jak już tak, to tak wchodzimy w skrajność i potępiamy się. Tak, że już po prostu nas z piekła nie da się wyciągnąć, bo my już się tam rzuciliśmy dawno, bo już się potępiliśmy. Nie? nie mamy się potępiać, nie mamy innych potępiać. Mamy być rozsądni i mamy być uczniami Pana Jezusa. Pan Jezus pokazuje też, jak to jest w rodzinie. W rodzinie, no takiej trzyosobowej, musi być wspólne dobro. To jedno dobro, bo każdy z, z członków rodziny może mieć swój subiektywny, swoje subiektywne patrzenie na jakieś dobro. Moje dobro jest najważniejsze, rodzina już nie jest taka ważna, a rodzina jest ważna. Bo wtedy, jak dobro rodziny nie będzie ważne, a moje dobro, moje osobiste, będzie ważniejsze, to taka rodzina się rozwali prędzej czy później. Wiemy o tym doskonale. To się zaczyna od posiłków. Zamiast usiąść przy stole i zjeść razem posiłek, to ludzie siedzą po swoich pokojach i sami sobie jedzą. A, a to już jest początki, początkiem do, do tego, żeby po, poluźnić więzy rodzinne. Ludzie sobie kupują telewizory, stawiają sobie do swoich pokojów, już nie oglądają razem. Nie spędzają razem czasu, coraz rzadziej spędzamy czas razem w rodzinach, bo każdy ma swoje dobro, bo każdy widzi, co jest dla niego dobre, a nie co dla rodziny jest dobre, co dla wspólnoty jest dobre. Więc to jest dobry przykład do tego, żeby badać czy wszystko, co nam przychodzi do głowy, jest znatchnienia Bożego. Dzisiaj miałem taką sytuację bardzo. Bardzo czegoś pragnąłem. Po prostu wszystko mi się tak wlewało do głowy, układało mi się. Nie powiem wam o co chodzi, bo to jest tajemnica, moja prywatna tajemnica ale tak sobie wszystko układałem w głowie, zrobię to, 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 wtedy stanie się to, to, to. I tak się po prostu przytuliłem do tych myśli, już je próbując wdrożyć, próbując coś zrobić, żeby one się wypełniły, zaistniały w życiu na zewnątrz. W mojej głowy i na koniec mówię: A co zapytam się jeszcze pana Boga, co pan Bóg o tym myśli? Bo może, może on tego nie chce, ale to jest takie dobre, to jest takie przyjemne, to nie jest złe. No, spojrzałem na dekalog, na przykazania i to nie jest niezgodne z wolą Bożą, według przykazań. Ale mówię: Dobra, jeszcze, jeszcze zapytam się najwyższej instancji. Co Bóg o tym sądzi? No i od razu mi Pan Bóg powiedział, że nie, ale ja nie chciałem do końca przyjąć tego. Może się pomyliłem w rozeznawaniu, a zapytam się jeszcze raz. No i na, za drugim razem Bóg dosłownie powiedział mi w dla mnie znany sposób, że on tego nie chce. Więc musiałem przegonić tą całą myśl, to. to to, to wszystko, co już sobie stworzyłem w głowie, to nie było łatwe. Musiałem to wszystko zburzyć, pożegnać się z tym, troszeczkę ze smutkiem powiedzieć do widzenia. Odchodzisz myślą dobra, wcale nie jesteś taka dobra. Mi się wydawało, że ona jest dobra, ale Bóg mi pokazał: Nie, to nie jest dobre, to się rozwali. No i rzeczywiście, później jak tak popatrzyłem sobie z innej strony na to, co mi przyszło do głowy, na ten obraz, na, na to, co sobie tam tworzyłem w myślach, no to nie miało prawa zaistnieć, to nie było takie mocne, takie kruche nóżki to miało, że tak powiem, nie? Ale wcale nie było grzeszne. Po prostu. My jesteśmy ograniczeni, jesteśmy słabi. Nie widzimy tego, co Bóg widzi. Więc istnieje takie dobro, którego Bóg nie chce, którego Bóg nie pobłogosławi. Więc po co w nie wchodzić? Po co, po co dążyć do czegoś, co, czego Bóg nie chce? Nie lepiej od razu zapytać się: Panie Boże, co Ty myślisz na ten plan? A co Ty myślisz na ten plan, na ten pomysł? Jeśli Bóg będzie tego chciał, to naprawdę będzie z Tobą współpracował w wypełnieniu tego, co Ci dał, bo wszystkie myśli, które są dobre, pochodzą od Niego. A niektóre sami sobie wymyślamy, a jeszcze inne pochodzą od demona. Więc istnieje takie dobro, które wcale nie jest dobre, bo Bóg go nie chce. Więc słuchajmy, słuchajmy. Jak mamy słuchać? Ktoś się jeszcze może zapytać. Tak jak Maria usiadła u stóp nauczyciela i słuchała. Jezus, jak będzie chciał ci coś powiedzieć, to ci to powie. Twoim językiem, w Twoim dialekcie, że tak powiem. Tak, że to zrozumiesz. Trwaj, czekaj w milczeniu, w nasłuchiwaniu, czytaj Pismo Święte, może nawet go nie rozumiesz, czytaj, pomimo tego, że nie rozumiesz, czytaj biografie świętych, bo tam też można dużo znaleźć wskazówek do tego, jak słuchać. Słowa Bożego, jak oni słuchali Słowa Bożego, bo każdy z nas może inaczej go słyszeć, każdy, inac... każdy z nas jest takim innym typem gitary, że tak powiem. Każda gitara ma swoje brzmienie, swoje pudło rezonansowe, i, I te struny też całkiem inaczej brzmią, więc ten sam grajek. Nie zagra tak samo na każdej gitarze, bo każda gitara jest inna i my też jesteśmy inni, więc Bóg będzie do nas przemawiał w różny sposób. Oczywiście to, co będzie mówił, będzie zgodne z Ewangelią, zgodne ze Słowem Bożym. Nigdy do nas nie będzie mówił, podważając to, co już zostało powiedziane i uznane przez Kościół. Nauczycie Duch Święty przemawiać, znaczy usłyszeć Jego głos. Tylko daj Mu czas. Przyjdź do Niego. Panie, nie mam pomysłu na swoje życie. Jaki jest Twój pomysł na moje życie? I on Ci to pokaże. Pokaże Ci. A z każdą myślą zawsze można iść do spowiednika, kierownika duchowego i zapytać się o błogosławieństwo. Czy Kościół mi na to błogosławi? Na tą myśl. A wtedy zobaczymy, Nauczymy się naprawdę tych takich, takich znaków, znaczków, takich natchnień, poruszeń delikatnych, mniej, bardziej moc, mocniejszych, i będziemy wiedzieć, czego Bóg od nas chce. Mam nadzieję, że doskonale mnie rozumiecie. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.